wszystkim, znowu pan 7, znaczy ciąg świątyni złych żywiołów. Dobra, wystarczyło, że poszedłbym parę kroków na wschód i tutaj mamy plac budowy. Dobra, Light, Ugai dla nas. Przybywam z Vergobon do pracy. Jak idzie robota? Na dworce. Nie wspominał o nowych robotnikach. Tak czy siak, jestem Jayfi. Miło cię poznać. Mówiłeś, że skąd przybywasz? Przybywam z Vergobon. Uciekł mi transport, a potrzebuję pracy. Kazali dostać mi się tu na własną rękę. Chyba przyda nam się dodatkowa pomoc. Czasami pomagają nam ludzie z miasteczka. Powiem nadzorcy, że przybyłeś. Czym się zajmujesz? Dzięki. Może jesteś czym mógłbym ci pomóc? Czymś jesteś dobry? Posłuchaj, mały. O, możemy go zastraszyć. Posłuchaj, mały, wiem, że coś kręcisz. Gadaj mi tu zaraz o wszystkim. Dobrze, już dobrze, nie rób mi krzywdy, proszę. Pracuję dla kupców Ranosa i Grega. Donoszę im o postępie prac. Zależy im bardzo, żeby nie dokończono budowy zamku. Muszę wydostać się z miasta i to szybko. Uciekaj, Jayfi, idę pogadać z Ranosem i Gremagiem. Bla, bla, bla. Rzeczywiście zniknął. Dobra, coś tu więcej mamy do robienia? Chyba nie. Pogadajmy może jeszcze z robotnikami. Ale chyba nic więcej tutaj nie ma. O kim on mówi, bo nie czytałem. Ale nadzorca chyba nie przeszkadza. Nadzorca? Dobra. Momencik. Nadzorca to powinniśmy tutaj gdzieś szukać, czy nie? Nie wiem. Dobra, w każdym razie chyba zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić. Możemy wracać do maga. Momencik. Mapa. Jest najszybciej. Natychmiast. Dobrze. Dobra. Tak. W czym mogę pomóc? Udało mi się ustalić, kto zmieniał twoje zamówienia. Wspaniałe wieści. Kto to taki? Jestem z chłopów robotników. Szpiegował dla kupców Rangosa i Gernega. Najwyraźniej nie chcą, żeby wasz zamek został zbyt szybko ukończony. Trzeba będzie więc porozmawiać z Ranosem i Gremagiem. Podniosę tę sprawę na zebraniu Rady Miejskiej. Dziękuję za pomoc. Oto nagroda. 50 sztuk złota. Dobra. W czym mogę ci pomóc? Może jakieś jeszcze inne zadania? Może mi się do czegoś przydasz. Wydaje się, że okoliczni rabusie obrali sobie za bazę starą twierdzę na bagnach. Zaznaczę ci jej położenie na mapie. Być może zechcesz przeszukać dla mnie te okolice. Dobra. To tyle. Dał nam to jako oficjalne zadanie? Nie. Dobra. Jak sobie życzysz? Jest jeszcze kilka rzeczy, które wyczytałem. Jak mówiłem, chciałem się upewnić, czy na pewno wszystko dobrze robimy. Okazuje się, że nie do końca. Jest parę rzeczy, które wyczytałem, że możemy jeszcze tutaj zrobić. Na przykład powinniśmy poszperać gdzieś w okolicach zamku. Zamku, znaczy świątyni. Ciekawe, może tutaj, może tam. Gdzieś tutaj jest coś do znalezienia. Przeszukajmy okolicę. Mamy też wrócić do świątyni. Coś znaleźć.
Oczywiście. O. No tutaj mamy goblin. Nie chciałem ciebie aż tak blisko ruszyć. Oczywiście. Cofnij się. A, taka muzyka. Okej, okay, aż było go stać, aż podejście do nas blisko. Ciekawe, goblin powinien mieć mniejszą prędkość ruchu. Dobra. W każdym razie możemy go oflankować. Oczywiście. Zobaczmy. Premia do ataku przeciwko KP 15. Nie wiem, czy to jest łącznie premia z flankowaniem. Dobra, ty nie jesteś potrzebny. Lavos też nie. Dobra, podejdź go, oddziabnij. Dobra. Co ty miałeś przy sobie? Onrok. Zgarnąłeś coś? Tak, lekko bułowę sobie wziąłeś. No okej. Okay. Da się zrobić. Kasa i pierścień. Od jaja. Dobra. Ponury jaj chyba będzie tym zainteresowany. Czy to jest twoja obrączka? A, niech mnie, obrączka mojej żony. Skąd ją masz? Leżała na grani. Błagam, daj mi ją, odkupię ją od ciebie. Mogę ci dać za nią magiczne strzały plus jeden, elfickie buty albo elficki płaszcz. Tak, weźmiemy strzały. Dziękuję, bla bla bla, proste 30 punktów doświadczenia. Strzały mogą się przydać Mugoksowi. Dobra, jeszcze jedna taką rzecz chcę spróbować z jajem. 629, spróbujemy ją później. Już zauważyłem, że postacie mają problemy z pojawianiem się, jeżeli tylko się czeka. Ale próba przeładowania lokacji chyba powinna pomóc. Więc spróbujemy jeszcze raz cofnąć czas, znaczy przenieść czas do 20. I zobaczymy, czy wtedy pojawi się ten gość, który otruwa mi obce. Witaj ponownie w kościele świętego Cuthberta. W czym mogę pomóc? Pamiętaj, święty Cuthbert nagradza tych, którzy hojnie wspierają potrzebę. Właśnie, on powinien mieć dla nas jeszcze zadanie. Święty Cuthbert od pałki to bóg dyscypliny. Jego sam święty Cuthbert interweniuje rzadko. Jednak w tym kościele spełniamy rolę jego wysłanników. Niestety, mamy teraz do czynienia z delikatną sprawą, która wymaga pewnych regulacji. Mów dalej. Jeden z czeladników piwowarskich, niejaki Kavano, przyjął niedawno wiarę świętego Cuthberta, jednak nie uregulował wiążących się z nią opłat. Czy zechcesz się do niego udać i odebrać należność? No jasne, pomówię z tym Kavano. Dobra, czy coś jeszcze tutaj mamy? Momencik. Przyjrzyjmy się jeszcze. Właśnie, to jest chyba zejście na dół. A właśnie, jest kucharka. Witaj, jestem Light. Jak zapewnie widzisz, synku, jestem teraz bardzo zajęta. Jesteś kucharką? Ja jestem kucharką. Czy Calmert wykonuje większość pracy w kościele? Chciałem powiedzieć nic złego. Calmert ma mnóstwo pracy przy zbieraniu datków na kościół. Terjun z kolei jest trochę nadęty, ale w głębi serca to dobry człowiek. Brakuje mi tylko jego poprzedniczki. To była taka wspaniała pani. Czy Calmert zbiera dużo pieniędzy? O tak, bla bla bla. Zebrane datki przeznaczone na budowę zamku? Ależ tak, wszystko opłaca wicehrabia, arcykapłan, belruny mają jakiś dług wdzięczności wobec Borna i Rufusa. Bla bla bla, dobra. Czy coś jeszcze masz do odpowiedzenia? Potrzebujesz mąki? Tak. Dobra, tyle. Tak jest.
jeszcze jedna rzecz. Tak jest? Była chyba kwestia tego, że powinniśmy być w stanie zabrać tutaj jakieś zwoje. Tak czy nie? Nie jestem pewien. No, tutaj dokładnie. Tak jest. Kolejny krok na drodze do spokojnego żywota. Co to było? Nie wiem. Zabrałeś nam zwój. Serio? Da się zrobić. Jak sobie życzysz. Dobra, jest trochę więcej zwojów. I chyba nikt się nie obrazi, jeżeli to weźmiemy. Dobra. Nie wiemy, co to za zwoje. Możemy dać je tobie? Nie ma miejsca na ten przedmiot. Okej. Czy nie mamy... Czy ty nie masz czaroznawstwa? Czy nie powinieneś wiedzieć, co to za zwoje? Tak. Ale to chyba nie na tyle. To chyba nie tak działa. Dobra, a gdybyśmy to dali tobie... I ty mógłbyś rzucić identyfikację, bo chyba masz identyfikację. Nie. Masz zapamiętane identyfikacji. Okej, z tego co pamiętam, identyfikacja i tak nas kosztuje. Jest trochę słabo. Dobra, zapiszmy to szybko. I tak, się chyba nie obraziłeś za to, że to zabraliśmy ci te zwoje, co? Ponownie, w czym mogę ci pomóc? Jakiego rodzaju leczenia ci potrzeba? W czym mogę ci pomóc? Chyba nie. Jak rozkażesz. Dobra. Z boską wolą. Z tego co czytałem, te zwoje powinny być w stanie uleczyć tego gościa z latarnią intelektu. Tylko nie wiem, jak to zrobić dokładnie. Bo one są niezidentyfikowane i nie wiem kompletnie, jak je zidentyfikować. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Wejdźmy tutaj. To powinien być jeden z tych gości, którzy byli agentami. Tak. Chyba możemy z nim pogadać o tym. O, wybacz, ja tu nie pracuję. Jeżeli chcesz coś kupić lub sprzedać, porozmawiaj z właścicielem, Ransonem Grenegiem. Tyle? Nie. Pochodzisz stąd? Nie, zbieram tylko zamówienia od Ronosa i Grenega. Dbam o uzupełnienie zapasów w ich sklepie. Życzę mi jego... To dziwne. Prawdziwy dostawca tego sklepu jakoś o tobie nie wspomniał. Cóż, czuję się trochę niezręcznie, ale
Powiem ci prawdę, Ranos i Kremak poprosili mnie, żebym miał na oku wszystko, co dzieje się w osadzie. Błagam, nie pytaj nic więcej, moje życie może być w niebezpieczeństwie. Przez tych dwóch możesz mieć tylko kłopoty. Właśnie. Tak jest. Dobra. Teraz co możemy fajnego zrobić, to porozmawiać z nimi w tej faktorii. Kremak jest tutaj. Tam jest Ramos. Tak, on jest najemnikiem. Dobra. Wiem o twoim szpiegu w obozie robotników, Burna i Rufusa. Z pewnością będą o tym... Burn i Rufus z pewnością będą o tym bardzo zainteresowani, nie sądzisz? A to gnida, już ja z nim pogadam, ale błagam, nie mów nic Burnowi i Rufusowi. Czego chcesz za swoje milczenie? Jaka jest twoja cena? Zapłać mi 100 sztuk złota, a będę milczał jak grób. W porządku, bierz swoje pieniądze i zostaw mnie w spokoju, tylko nikomu ani słowa, dobrze ci radzę. Tak, teraz mamy opcję. Możemy przyjąć to złoto, jak już właśnie zrobiliśmy. Momencik. A możemy ich i tak pozabijać. Więc tak, po pierwsze... A, już nie możemy z nim handlować. Dobra, chciałem z nim pohandlować i zobaczyć, co jeszcze ma. Ale w takim razie chyba już nie mamy żadnych przeciwwskazań, żeby z ich po prostu pozabijać. Dobra, ty ustaw się tutaj. Elmo, ty jesteś Elmo z przodu, teraz ty tutaj. Ty, weź swój łuk. Masz tylko krótki łuk? Nie wiedziałem, że trzeba znaleźć ci długi łuk. Jak sobie życzysz. No i dobra. Elmo tutaj. Sol tutaj. Nasz łotrzyk może się przydać gdzieś tutaj. No i dobra. Ty jesteś obciążony. Pozbądź się tej cykuty. To powinno być ok. Dobra. Bierzmy się za to. Jesteś złym człowiekiem, Germagu. Nie lubię cię, żegnaj. Tak, tyle? Myślałem, że będzie jakaś po prostu opcja, żeby ich zaatakować. Dobra, czy możemy ich zaatakować tak czy siak? Chyba możemy. Elmo. Dobra. Dobra. A, to bolało. Ponroka może nie powinniśmy tam ustawiać. Dobra, Mugo. Szkoda, że gra nie pokazuje szans trafienia zanim coś próbujemy strzelić. W każdym razie mamy też coś takiego jak przywołanie Ranos Ramiol. Skąd się ten gość tutaj wziął? Nie zauważyłem go. Chyba nie jest w zwarciu z nikim jeszcze. Możemy do niego strzelać? Zobaczmy. On ma łuk, więc nie może być w zwarciu z nikim. Dobra, Light. Przepływ odwagi daje nam ataki i obrażenia. Poza tym nie możesz nic zrobić. Pudło. Dobra, ty jesteś w nim w zwarciu. Więc raczej nie możesz uciec. Możesz jego zaatakować chyba. Zobaczmy. Oczywiście. Dobra, to się nie udało. Dobra. Zajmijmy się najpierw tym łucznikiem, gdzie łatwiejszym celem. Dobra. Ty masz magię, którą możesz
Tak jest. Spróbować ich uśpić. Też nie wiem, czy to się uda. Nie udało się. Okej, chyba mieli po prostu za dużo punktów, za duży poziom mają. Bo to usypia maksymalnie poziomy o 4 KW. Dobra, trudno. Dobra, ty rzuć sobie przywołanie wilka. Natychmiast. Niech go będzie flankował ładnie. Dobra, Elmo. Bierz się za tego kupca. Dobra. Dobra, Fornok trochę obrywa. Dobra, co z tym gościem? A nie, ten nie żyje. Nie wiem, co go zabiło nawet. Dobra, spróbuj do niego strzelić, chociaż szanse trafienia go chyba są dosyć małe. KP 19 plus 2, bo tak, jest kara za strzelanie w walce wręcz. Tak, strzelanie do niego nie ma sensu. Dobra, teraz ty. Możesz chyba rzucić oszołomienie, z tego co pamiętam. Da się zrobić. Tylko humanoidy jest w stanie oszołomić. Rzut obronny udany. Rzucił 19, dobra, następny raz może się uda. Unrock. Tak, nie pamiętam co tego, nie wiem co tego gościa zabiło. Oczywiście. Dobra, ty, Soul, możesz wpaść w szał. Barbarzyński szał. Dobrze. Nie powinno być problemu chyba. Stracisz co prawda KP na tym, ale to nie powinno być nami problemu. To powinno ci chyba zwiększyć siłę i dodatkowe punkty życia dać. Ruszam. Soul, dlaczego tak nisko? 10. No ma po prostu dobre KP. Głównie pewnie dzięki tarczy. Dobra, skoro ma dobrą tarczę. Dobrze. Nie, no, nie Velmo. Przyznań. Misklik, sorry. Sorry, Elmo. Na wilczek spudłował. Dobra, możesz przenieść się tutaj. Dobrze. Spróbować Fonroka uleczyć. Dobrze. Chyba nie to zaklęcie rzuciłem. Dobra, Elmo. Dobra. Dobra, Fonrok leży. O, nie żyje. Dobra, w takim razie musimy to zrestartować. Nie pogodzę się na taki wynik. Dobra. Myślałem, że padnie nieprzytomny, ale miał na tyle pecha, że padł już martwy. Dobra, musimy się trochę lepiej ustawić. Rok tutaj. Dobra. Możemy zacząć może jakiegoś czaru ofensywnego. Dobrze. Oplątanie. Tak. Za duży ma F. Za duży ma zasięg. Znaczy. Za duży ma zasięg. Dobra, możemy po prostu strzelić do nich. Tak jest. Tak jest. Z jakiegoś powodu tak to nie zadziałało. Uuu.
Dobra, źle nas poszatkowali tutaj. Ciekawe, że ty nie byłeś jego zasięgu. Oczywiście! Nie byłeś w nim zwarciu. Może nie byłeś jeszcze gotowy. Dobra, zajmijmy się tym kupcem najpierw. Dobra. Elmo, nie trafiasz. Dlaczego nie trafiłeś? 7 wyrzuciłeś. Dobra, ty możesz do niego strzelać, tak? Dobrze. Tak, chociaż mało to daje. Dobra, jeszcze raz spróbujmy uśpienia. Dobra, on zasnął. To na pewno nam pomoże. Ty. Przydałoby się jakieś leczenie na Elmo. Jak sobie życzysz? Tylko nie jesteś w stanie do niego dojść. Light trochę blokuje ci drogę. Dobra, w takim razie zróbmy tak jak wcześniej. Przywołanie wilka. Powinien ich ładnie flankować. Dobra, Soul, tak jak wcześniej, możesz wpaść w szał. Dobra, skupmy się najpierw na tym gościu. Light. Pośpiewaj nam. Przypraw odwagi. I rusz się. Jesteś w zwarciu. Natychmiast. Ciasno tutaj. Ruszam. Przejść tutaj, żebyś nie blokował potem druidowi leczenia. Tak, oni mają co najmniej 5 poziom, ponieważ mają 2 ataki. Dobra, ty. Nie wiem, jak on długo będzie spał, ale nie chcę się to tym dowiadywać. Powinna być opcja na wykonanie coup de grâce. Tak? Ofensywne. Tak. Coup de grâce. Oczywiście. Na nim. Oczywiście. Dobra. 16 punktów obrażeń kłutych. Czy to go już zabiło, czy. Czy miał ten? Nie wiem w sumie. Czy weszło to coup de grâce, czy nie. Powinien być. Chyba nie potrzebował. Jeżeli by przeżył ten atak, to powinien jeszcze wykonywać rzut na wytrwałość. Ale chyba tego nie potrzebował. Dobra. Moment. Elmo. Po prostu dziabnij jego. Dobra. Dobra, ty natomiast, ty jako druid, znaczy jako ranger, możesz również przywołać sobie, powinieneś móc przywołać towarzysza, ale nie widzę takiej opcji. Zwierzęcy towarzysz. Okej. Okay. Może nie ma tej opcji zwierzęcego towarzysza, to by było trochę słabo. Dobra, spróbuj strzelić. Dobrze. Do tego gościa. Tak, to nie mogło się powiedz. Będziemy musieli coś ciekawszego z nim zrobić, dobra. Lavos. Razem postaraj się nie trafić w Elmo. Dobra. Nie ruszaj się. Trafienie krytyczne w Elmo. Nie fajnie, dobra. Czy możemy użyć leczenia? Możemy. 3 punkty życia. Co z tym wilkiem się stało? On w ogóle się nie zdążył ruszyć, zanim go odesłało. Dobra. Tak jest. Nie trafia. Dobra, czy ty masz jeszcze jakieś zaklęcia? Da się zrobić. Natychmiast.
Nie masz ani strzału do nikogo, ani nie możesz się poruszyć. Nie najlepiej. Dobra, ciebie potrzebujemy, żebyś ich oflankował. Oczywiście. Dobra, Elmo. Ty masz pewnie jakieś leczajki. Dobra. Nie do końca. Dobra. Możecie przestać pudłować, proszę was. Dobra, ty, Hugo, potrzebujemy jednak, żebyś wziął swój krótki miecz i postarał się tutaj z boską wolą coś w walce wręcz zrobić. Lavos, ty powinieneś mieć jeszcze jakieś sztuczki, tak? Tak. Oszołomienie na przykład. Dobra. Jak sobie życzysz? Się przyda. Rusz się trochę. Ty natomiast masz jeszcze jakieś sztuczki? Masz tak leczenie. Jest. Lepsze to niż nic. Dobra. Soul. Dobrze. Dobra, ładne obrażenia. Dobrze. Dobra, możemy spróbować też tego drugiego gościa oszołomić. Dobra, będziemy rzucać, aż się uda. Dobra. Oczywiście. Elmo. Dobra. Do usług. Serio, czy my mamy takie słabe rzuty? 3. 2. 5. Ta kostka ma 20 wartości, a nie 5. Dobra. Czy możesz do niego strzelić? Przestał być na to oszołomiony, okej. Okay. Dobra. Nic więcej za bardzo nie jesteś w stanie zrobić. O, tu masz zwierzęcy towarzysz. Mam pies bojowy, wilk, monstrualny szczur, wilk. Tak jest. Tylko poza walką, okej. Nie wiedziałem. Masz procę. Moment, a czy jesteś w stanie uderzyć go wręcz jesteś? Natychmiast. Niekoniecznie o to mi chodziło, ale okej. Tak jest. Dobra. Czy jesteś w stanie do niego strzelić? Dobra. Ant trochę oberwie. Brak pełnej sprawności. Znaczy, że ma 0 HP-ków, tak? Oczywiście. Proszę was. Dobra. O, ładnie, rozpłatanie weszło. Pierwsze nasze w życiu rozpłatanie. Dobra, Mugo. Ciekawe, że łowca nie ma zwierzęcego towarzysza. Powinien mieć. Dobra, ty jesteś w zwarciu z Antem. Więc Mugo na razie poczekaj. Nie chce się tam dalej ładować. Promień lodu. Jeden punkt obrażeń, okej. Okay. Oczywiście. Dobra, nie wiem, czy to nie zabierze miejsca Elmo, ale spróbujmy. Trafienie krytyczne, ładnie. Dobra, Light, spróbujmy to samo. Oszołomienie na niego. Serio? Wyrzucił 17, okej. Okay. Ant lekko oberwał. Dobra, tak, ty do niego nie podejdziesz. Ale spoko. Elmo, okej, okay, masz na niego zasięg, dobra. Dobra. Ty, no dobra, Hugo. Chyba tyle.
Nie ma sensu do niego strzelać, po prostu atakujmy, aż padnie. Tak jest. Tak jest. Mam jeszcze jakieś czary? Nie. Dobrze. Ma dwa ataki, trzeba uważać na to, chociaż niewiele z tym możemy zrobić. Dobra. Serio, Elmo. Gość jest oflankowany. Ty wyrzucasz jedynkę po raz kolejny. Dwa razy pod rząd jedynkę wyrzucił. Ktoś chce tu zdecydowanie zginąć w tej walce. Tak jest. Ruszam. Sol. Dobra. Zła wiadomość jest taka, że on operował. Dobra jest taka, że powinien zwolnić miejsce. Oczywiście. Dlaczego nadal nie jesteś w stanie atakować? Nie wiem. Elmo, coś więcej niż jeden? Dobra. Trzy. Dobra, idziemy w dobrym kierunku. Nie będę strzelał, bo to dobrze. Bez sens. Tak jest. Dobra, w końcu! Dobra, momencik. Kto tu miał jeszcze leczenie? Miałeś leczenie? Nie, kto tu miał leczenie? Mugo, masz leczenie zapasowe. Mugo. Do usług. Lecz nam druida. Tak, tylko pewnie Sol musisz zrobić dobrze. Miejsce. Ej! Nie chciałem wyjść. Dobra, Mugo. Jeszcze raz leczenie dobrze. Na druida. Leczenie, zakończenie, niepowodzenie. Proszę, nie to chcę słyszeć. Jak sobie życzysz? Dobra, sukces. Ale to chyba i tak już jesteś ustabilizowany. Dobra. Czy ktoś ma jakiekolwiek leczenie? Chyba nie. Trudno. Jak my tu właściwie wyszliśmy? A to jest w jedną stronę. Wyjście. Dobra, wróćmy tam szybko. Dobrze. To pewnie powinno go teleportować, co? A jak nie, no to będziemy musieli poczekać, aż sam wstanie. Dobra. Pozbierajmy rzeczy, aczkolwiek nasi towarzysze pewnie połowę rzeczy pokradną nam. Natychmiast. Długi miecz nam zabrał, okej. Okay. O, długi łuk. Przyda się dla Mugo. Strzały również. A te rzeczy. Dobra, sprzedamy je. Dobra, poza tym. Złoto, platyna. Platynę mieli. Dużo kasy. Dobra, magiczny amulet. Będziemy musieli to po. Magiczny krótki miecz. Będziemy musieli to poidentyfikować. 119 sztuk złota. Dobra. Jestem nadmiernie obciążony. Nie narzekaj. Tak jest. Tak jest. Jestem zbytnio obciążony. Magiczna kolczuga. To się może przydać dla Sula. Dobra, mamy też wystarczająco złoto, żeby przynajmniej część z tych rzeczy poidentyfikować. Dobra. Czekajmy 8 godzin. Czego masz paraliż? Powinieneś powoli odzyskiwać punkty życia. Problem jest taki, że nikt poza nim nie ma leczenia żadnego. Czy ty masz w ogóle leczenie powierzchownych ran? Jak... Nie, musiałbyś awansować. Ty, właśnie, możemy ci awansować jako barda. Umiejętności, tak jak wcześniej. Dobra. Zaklęcia. Poziom pierwszy. Leczenie lekkich ran.
Coś jeszcze chcemy? Uśpienie nie chcemy, bo to w pewnym momencie przestanie być użyteczne. Szybki odwrót, przywołanie potwora, przełamanie strachu, budzi odwagę, mniejszy zamęt. Identyfikacja może się też przydać. Dobra. Czy masz już te nowe zaklęcia, czy musisz odpocząć? Nie, musiałbyś odpocząć. Dobra. Jakoś to trzeba będzie zrobić. Pomyślę. Na razie to tyle. Momencik, coś tu jeszcze jest do zebrania? Się podświetla, ale nie mogę tego kliknąć. No nic, trudno. Dobra, jeszcze parę rzeczy, co tu mamy do zrobienia. Mamy. Musimy z tym gościem niepełnosprawnym coś z nim zrobić. Zobaczyć te zaklęcia, te zwoje, czy rzucenie na nich tego zwoju, na niego to zwoju coś pomoże. A, jeszcze musimy znaleźć tego kapitana straży. No dobra, przynajmniej mieliśmy doświadczenie pierwszej poważnej walki w grze. Będzie ich więcej. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.